Ateny roztocza, Deo Regine Polonie et Patria, Bogu Królowej Polski i Ojczyźnie. Sama nazwa Ateny roztocza została zapisana przez jednego z moich wspaniałych przyjaciół. Pan profesor Goździewicz wraz ze swoją małżonką przybyli do mnie tutaj i tym państwu tak się podobała tutaj ta kraina roztocza i dysputy, które prowadziliśmy wspólnie przez 3 symboliczne dni i w wpisie złożonym na koniec wizyty tych państwa pojawiło się pojęcie Aten roztocza, że to miejsce, w którym, które jest takie piękne przyrodniczo i tak jak pan profesor napisał, gościnne po staropolsku i gościnne także w sensie duchowym, czyli w sensie naszych debat i rozmów, które prowadziliśmy przez te 3 pełne dni, to właśnie trzeba nazwać Atenami roztocza. To we mnie tak się zespoliło w jakiś jeden taki bardzo intensywny nurt wewnętrzny, że powinienem teraz zacząć budowę Aten roztocza. I chodzi mi przy tym o to, żeby dokonać takiej syntezy dziejów nauki światowej i historii naszej świętej wiary. Chcielibyśmy stworzyć takie ramy klasyczno-chrześcijańskie, wyrosłe z naszej kultury atlantyckiej, czyli zachodniej Europy, jako kolebki nauki i kolebki Kościoła Chrystusowego. Chcielibyśmy te najwspanialsze klejnoty zaprezentować tutaj w różnych budynkach filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. I one, jak już to miejsce będzie gotowe, to samo z siebie będzie generowało, jak żywię gorącą nadzieję, pragnienie różnych spotkań, debat, koncertów, dyskusji, konferencji. I można powiedzieć, że tylko sam Bóg wie, jakie będzie ostateczne przeznaczenie czy ostateczny kształt tego dzieła, którego On przez nas, jak mocno wierzę, dokonuje. Te budynki, które są, one mają takie jakby 3 wymiary. A mianowicie, bo one mają stylistykę starego domu drewnianego tutaj z naszego regionu Lubelszczyzny, czyli takiego domu z węgłami. I to są częściowo bale, które były tutaj w tym siedlisku, a częściowo i w głównej mierze one są sprowadzane z okolicznych wiosek, siedlisk. To są stare stodoły, domy, w których były szkoły na przykład. I oczywiście to są bale, których wiek my szacujemy na pierwszą Rzeczpospolitą, czyli na najwspanialszy okres świetności. Te 7 kolumn przy naszych budynkach z jednej i z drugiej strony to jest też symbolika biblijna, bo 7 oznacza najpierw tydzień stworzenia świata, a z drugiej strony mamy też 7 dni odkupienia, czyli Kościół rzymskokatolicki świętuje rocznicę wielkiego dzieła Bożego, którym jest zbawienie i odkupienie tego samego świata. I my chcemy to właśnie wyrazić w postaci kolumn, zazwyczaj litych dębowych z kapitelami jońskimi, albo też murujemy takie kolumny, żeby po prostu całość była bezpieczna i żeby wszystko się trzymało jedno z drugim. Włączenie tutaj przez nas w Atenach roztocza świata zwierząt, kwiatów, ziół nie jest przypadkowe. Dlaczego?
To wszystko są dzieła Boże, więc zechcemy taki pierwotny klimat wytworzyć, ale jednocześnie taki, w którym człowiek XXI wieku czuje się jak w domu. Jak w domu nauki, w domu wiary, w domu przyrody, w domu kultury. Po prostu jak w domu godnym człowieka jako osoby. To jest wciąż etap surowego stawiania ścian, stropów, dachów. I teraz chcielibyśmy następny budynek i wybudować, i tak połączyć z tymi, które już dotychczas pobudowaliśmy, żeby to stanowił taki cały kompleks, żeby w przyszłym roku pańskim, 2022, żeby mieć już dachy, ściany, dachy czy piwnice, wszystko, żeby mieć zadaszone i może jak Pan Bóg i dobrzy ludzie dopomogą, to żeby mieć domknięte okna, drzwi, żeby to wszystko było wmontowane, to na tym będziemy się koncentrować w naszych pracach w przyszłym roku i wszystkim Państwu, którzy wspieracie nas modlitwą, dobrą radą, przyjaźnią i owocem swoich rąk, czyli jakąś konkretną finansową czy materialną pomocą, składam wyrazy najserdeczniejszej wdzięczności, zapewniając o tym, że za wszystkich Państwa modlę się codziennie, tak jak i za każdego człowieka, którego Pan Bóg stawia na drodze mojego życia.